Dzień dobry, witam się z wami tradycyjnie, już chyba w mokrych włosach. Za mną Andrzejek. Na czarno, słuchajcie. Tak, dzisiaj na odwrót się troszeczkę ubraliśmy. Jedziemy, uwaga, bo to jest mega ekscytujące, na mecz Igi Świątek. Jaram się na maksa. Jeszcze rok temu nie miałam zielonego pojęcia, o co chodzi w tenisie. Teraz dalej nie kumam. Nie no, żartuję. Czasem rozumiem, natomiast przyznaję, że jak są te takie dziwne tiebreaki i inne rzeczy, ja się w tym czasem gubię. Od tego jest Andrzej, żeby mi pomagać. No w każdym razie od jakiegoś czasu mocno naszej paletkarze tak aktywnie kibicujemy, bo śledzimy jej losy. No i właśnie tak się składa, że dzisiaj jest wtorek i jest pierwszy mecz Igi na Poland Open, tak się to nazywa? Na Legii. Iga będzie grała, ale cała impreza to jest Poland Open. Tak, Poland Open. Tak. Poland Open na Legii o godzinie 17:30 dzisiaj na kort wchodzi Iga. My już jesteśmy gotowi, jedzie z nami, będą też z nami nasi sąsiedzi. W sumie to dzięki nim wiemy o tym, że w ogóle taki turniej w Polsce jest i że Iga właśnie będzie grała, także na maksa się jaram. A ty, Andrzeju? Też. No. Zmieniłem włos. Tak, Andrzejek się odpicował. No, gorąco mi już, bo ta koszula to jest ta w ogóle ta nowa z Zary. Postanowiłam, że ją zostawię. Jest trochę poliestrowa. No, jest ciepło. A jest to mega ciepło, ale jadę tam patrzeć i jednocześnie wyglądać. Także zostawiam kamerę, bo istnieje obawa, że mnie z nią nie wpuszczą. Co prawda w regulaminie jest mowa o teleobiektywach, to jest zwykła kamera vlogowa, ale nie ma co kusić losu, weźmiemy telefon. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakąś fajną akcję dla was. No i co? Wspieramy się do auta i jedziemy. Tu jest strefa, na której można oglądać mecze z leżaczków. Są oczywiście różne konkursy, nagrody. A ja chodzę i szukam czegoś do picia. Piwo widzę. Jak jest piwo, to może będzie też coś normalnego. Szanowni Państwo, specjalnie dla Państwa teraz, po polsku, wielkie brawa, Iga Świątek. Oczywiście dla Ciebie takie brawa znaczy więcej. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie mieli dużo okazji
pooglądać mnie jeszcze przez ten tydzień. Ale przede wszystkim cieszę się, że mogę zagrać taki turniej, bo na pewno w środku sezonu da mi to sporo motywacji na kolejne miesiące i takie przypomnienie właśnie, po co właściwie gra się w tenisa, więc dziękuję wam. Bardzo dziękujemy. Iga Świątek w drugiej rundzie będzie pani Barroso Open. Jest 22, a my do was wracamy już po meczu. Andrzeju, jak było? Teraz jestem zmęczony, ale mecz był sztosowy. W ogóle fajnie tak pójść sobie na pierwszy raz na mecz tenisa. Ogólnie konkluzja jest taka, w Tiszwiszu wygląda to lepiej, bo wszystko ładniej widać, no i macie co chwilę powtóreczki, jak jest przerwa na serw. No, więc po prostu lepiej to wszystko widać. Natomiast no, atmosfera na meczu robi swoje, jest ten tłum kibiców, są oklaski, wiwaty, słychać dawaj Iga i tak dalej, więc no... Rzadko, ale było słychać. No, także było fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, to takie ciekawe wydarzenie. Rywalka Igi była taka raczej mocno przeciętna, nie jakaś tam nie wiadomo jaka rakieta. Ale widowisko było całkiem fajne. Parę piłek było takich, że było, że publiczność robiła takie i wiesz, zapierał dech w piersi, więc no fajnie się przejść. I jak za tę cenę, to bym powiedział, że bardzo okej, te miejsca na tych trybunach trochę wyżej. Tyle, że na środku, nie z brzegu, to bardzo spoko. No. Poprawię sobie kamerę, słuchajcie, może trochę tak się pokaże chwilę od dołu, ale wyciągnę ją sobie, bo boli mi ręka, słuchajcie, nie mam siły tego tak trzymać, więc się wspomogę i po prostu trochę się tu do was pochylę, może nie będzie tak źle, chociaż, o, to światełko takie se, no dobra, trudno, musicie mi to wybaczyć, bo jest trochę późno. Usiądę sobie może nawet. Dobra, więc o samym turnieju, słuchajcie, załapaliśmy się jeszcze na trzeciego seta, którego grała Muchowa. Z kim grała Muchowa? Sosnowicz, to była Białorusinka. Z jakąś Białorusinką, słuchajcie, grała. O, tak szukam światła, ale chyba... Ogólnie ten mecz był dużo lepszy, bo tam grała jakaś 20 rakieta z jakąś 70, nie? Tak, więc troszkę więcej się działo. Natomiast, o, nie wpadłam na to, wystarczyło zapalić światło. No, także ten mecz był bardzo, bardzo ciekawy. Ta końcówka właśnie, którą widzieliśmy, trzeci secik, interesujący naprawdę. Fajnie się to oglądało, trzeba przyznać. Oczywiście kibicowaliśmy Czeszce, no bo jak żeby inaczej, Muchowej w sensie. Tak, to może tyle. Powiem wam, że ja pierwszy raz byłam na czymś takim i nie miałam zielonego pojęcia w ogóle, jak wyglądają mecze tenisa, dlatego że nie interesowałam się tym sportem wcześniej, jakoś specjalnie. Dopiero od jakiegoś czasu z Andrzejkiem właśnie IG oglądam. Odkąd wygrała US Open oglądamy chyba, nie? Tak. Od tego czasu mniej więcej tak śledzimy te mecze Igi w internetach, w sensie wiecie, oglądamy transmisję. I dla mnie to było coś fascynującego, to jak to było zorganizowane, czyli że na trybuny można było wchodzić w nieparzystych gemach. Więc to nie jest tak, że możecie sobie chodzić po tych trybunach, ile się wam chce. Jak już wchodzicie, to trzeba usiąść na dupie na tym miejscu, które macie. Właśnie co w każdy nieparzysty gem jest minutka przerwy, wtedy można te trybuny opuścić. No ale wiadomo, nie można jakby, w sensie macie minutę, więc raczej nie zdążycie od razu na nie wrócić, jeżeli chcecie iść skorzystać z toalety, więc te dwa kolejne gemy wam uciekają. Ale w sensie tak właśnie pod kątem tego, jak to było zorganizowane, to mega sztos. Było bardzo dużo ludzi, miałam takie wrażenie, czy może nie bardzo dużo ludzi, ale było sporo osób, które miałam wrażenie nie ogarniały, o co chodzi w tenisie. Andrzeju, zgodzisz się ze mną? Prawda? Tak. Byli, w ogóle byli tacy ludzie, słuchajcie, którzy po
pierwszym secie Iggy, jak powiedzieli, że jest przerwa, to powiedzieli, że idą szybko po zapiekankę. I tak sobie myślę, kurde, w sensie to nie jest piłka nożna, przerwa nie trwa 15 minut, tylko przerwa trwała ile minut? Dwie. Więc nie wiem, co tam się wydarzyło. Siedzieliśmy cały mecz Iggy na miejscu, nie opuściliśmy ani jednego kawałka. To dzieje się bardzo szybko. I było ekstra, tak. Tak, mecze tenisa są zorganizowane zupełnie inaczej, także miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie kiedyś wybierali, dlatego że po prostu można przegapić. Andrzeju, tak stoisz i łapię, widzę raz ciebie kamerę, raz mnie. Nie ciebie, bo jest na twoim oku ostrość. No teraz tak, ale przed chwilą łapała ciebie. No dobra, w każdym razie trzeba mieć to na uwadze. Jak wybieracie się na taki mecz, to właśnie musicie wiedzieć, że tam jest pełna kulturka i obowiązują zasady i to nie jest tak jak na meczu piłki nożnej, że nie wiadomo, o co chodzi. Tylko trzeba się, jeżeli chodzi o te zasady, dostosować po prostu. Trzeba być cicho, dlatego właśnie miałam na myśli właśnie to, że tych okrzyków nie było tak dużo, bo trzeba się zachowywać z pełną kulturką. Na meczu takim tenisa, jak widownia za bardzo krzyczy, to sędzia tą widownię ucisza. Zabiorę Andrzeja z kadru, bo widzę, że mi świruje ta kamera. No. Także ja byłam mega zajrana tym, że mieliśmy okazję zobaczyć Igę na żywo. W ogóle hit hitów, słuchajcie. W strefie BNP Paribas był konkurs i w tym konkursie nasza sąsiadka Paulina wygrała plecak, a potem jeszcze udało jej się zdobyć podpis Igi na tym plecaku. Czajcie? Powiem wam, że sama miałam taki przebłysk, jak Iga podeszła do fanów, że kurde, a może bym się tam spróbowała wepchnąć po te zdjęcie, natomiast tłum zdziczał na maksa i stwierdziłam, że no nie, no bez przesady, w sensie nie chcę ocierać się z resztek mojej godności. Tak, a Grzesiu stwierdził, że olać to i tak wszyscy zdziczeli, więc to za różnica, czy on zdziczeje też, i dobrze zrobił, bo dzięki temu plecaczek jest podpisany, także tak. Powiem wam, że mega to Paulinie i Grzesiowi zrobiło dzień, nam też, no fajnie, że im się udało, po prostu ekstra. W ogóle ten plecak, który Paula wygrała, był droższy niż bilet na mecz, także zrobiła biznes życia, bo nie dość, że wygrała plecak, to jeszcze podpisała go sama Iga Świątek. Także no super, powiem wam, że mega się jaram, a tym bardziej ucieszyłam się, jak się dowiedzieliśmy, że zmieniły się przepisy w tych, jak to się nazywa, federacjach tenisowych. Tak. I od przyszłego roku w tych turniejach takich jakby małych, niższego szczebla, nie będę wam tłumaczyć, jak to się nazywa, bo się na tym nie znam, nie będą mogły brać udziału zawodniczki, które są w top 30 na świecie. A obecnie Iga jest rakietą numer 1 na świecie, więc no nie ma szansy raczej, żeby tak przy jej poziomie gry nam zleciała w dół. Także wychodzi na to, że na jakieś tam najbliższe parę lat pewnie, to była ostatnia okazja, żeby zobaczyć Igę tu w Warszawie w ramach takiego konkursu, no bo mecze charytatywne i tego typu sprawy to zupełnie inna historia. Mega się jaram, naprawdę, było ekstra. Potem jeszcze byliśmy na jedzonku w Aioli, które było przepyszne i naprawdę, w sensie klimacik fajny, jedzonko super, no i tak ogólnie po prostu spędziliśmy fajny dzień w miłym towarzystwie, także mega się jaram. No. Andrzej, widzę, że już dogrywa na kanapie. Mam nadzieję, że ta odrobina z kortu wam się podobała, a teraz już się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. W komentarzu może coś związanego z tenisem. Może jakaś rakietka. Albo może piłeczka tenisowa. Komentarz o treści paletkara. Albo, o właśnie, albo komentarz o treści paletkara. Albo babingtoniara, co tam sobie chcecie. Tak, albo gówniara z paletką, też może być, tylko paletką, to jest ważne. No, także bardzo wam dziękuję i co? I do zobaczenia w kolejnym filmie.